Siemaneczko, siemaneczko, z tej strony Venom Lazarus i kochani szybciutki poradnik, jak zagrać w paczkę modów, zresztą nie tylko moją Ultimate Mod Survival, z której serię robię aktualnie na moim kanale, ale no każdej innej, robiłem już kiedyś podobny filmik. W przypadku innej paczki modów, no ale zrobimy jeszcze raz, ponieważ wiele osób pyta się na non-premium jak to zrobić i tak dalej. Więc kochani, próbowaliśmy w różny sposób, w różne, tym bardziej, że ta paczka, którą wypuściłem to jest na techniku. No niestety okazuje się, że wszystkie sposoby zawiodły. Został jak zwykle jeden mój ulubiony i jak najbardziej pewny. Jest to MultiMC. To jest launcher... Nie żaden bajzyczu, żadne inne pierduki, które, że tak powiem, nie są do końca działające, są naszpikowane badziewiem jakimś, kurczę, to, na który trzeba uważać, no, wiecie jak to jest. Każdy, każdy tam w sieci chce zarobić, no, na tych lancerach. To nie jest mój lancer, więc whatever. Dobra, musimy się zaopatrzyć w lancera w wersji non-premium, czyli przerobionej, a więc wchodzimy na stronę, którą e, badałem Wam pod filmikiem. To jest mój, że tak powiem, moje konto na serwerze, hostuje net, więc tutaj, tutaj można pliki sobie za darmo wrzucać, wiecie, bez żadnych kosztów. Jest pobierz plik, pobieram plik i pobieram sobie od razu, to się nazywa MultiMC by Hack Phoenix. To są z, Fra z Francji kolesie, którzy właśnie, że tak powiem, te MultiMC dostosowali do tego, żeby non-premium działało. Drugą bardzo ważną rzeczą, a mianowicie... Yy, tego nie trzeba, nie trzeba instalować. To jest w katalogu i tego się już używa po wypakowaniu po prostu pliku. Nie będę pomagał w wypakowywaniu, no bo to jeżeli macie z tym problem, to już musicie poszukać sobie yy, w internecie, yy, dlatego że to jest prosta bardzo czynność, tak? Yy, dobra. Ściągnąć, odświeżymy sobie pulpit. No, proszę, proszę panie, o, jeszcze raz. No, popatrzcie, no. O, jest, dobra i to jest to jest nasz launcher oczywiście klikniemy możemy sobie ten katalog w środku wypakować na pulpit Druga jedna z bardzo ważnych rzeczy, kochani mogą być problemy dla niektórych z działaniem poprawnie tego ze względu na różne antywirusy Antywirusy często specjalnie blokują wersję non premium ze względu na to, że wiadomo no to, to nie jest oryginalna, tak? Ale już mówię jasno, jest to przeskanowane, to że nie ma żadnych wirusów i tak dalej, więc jest bezpieczne. Więc jeżeli antywirus wam coś zablokuje, usunie plik na przykład albo coś, no to jeszcze raz musicie zainstalować i w antywirusie ustawić, żeby nic się takiego tak nie działo. Yy, dobra, mamy? Mamy antywirusa. Antywirusa, boże, MultiMC. Klikamy w MultiMC Exe, to jest w środku yy, w katalogu ikonka ta. Tak? Widzimy? Widzimy. Zamykamy sobie. I teraz tak, e, bardzo ważna rzecz. Pojawi się od razu pytanie o Javę. Kochani, e, żeby wam chodziło wszystko płynnie i dobrze, trzeba mieć najnowszą Javę. Najnowszą to jest najnowsza na dzień dzisiejszy, kiedy to nagrywam. To jest Java 1.8 wersji 60. Druga rzecz bardzo ważna, musi być to Java 64-bitowa, ale ona będzie działała tylko jeżeli macie Windows'a 64-bitowego, zgadza się? No, to zaraz Wam wytłumaczę o co chodzi. Dobra, klikamy sobie na to, wybieramy, że Java ta i OK. No i mamy. Yy, dla pewności, jeszcze szybciutko, bo niektórzy nie wiedzą, yy, ile mają RAMu, ile, ile czego i tak dalej. Yy, po prawej na górze jest yy, mój komputer, komputer w zależności od Windowsa. Ja mam Windowsa 10, ale jeżeli macie 7, to jest mój komputer. No, w każdym razie ikonka komputerka. Klikamy prawym, klikamy właściwości. I od razu automatycznie otwiera się okno, gdzie mamy napisane ile mamy pamięci RAM. Ja mam w tym przypadku 16 GB, więc sporo. A, I typ systemu, czyli ja mam w tym przypadku 64-bitowy system operacyjny bla yy, bla. Yy, bardzo ważna rzecz, jeżeli okaże się, że macie 32-bitowy, nie odpalicie paczki. To już bardzo istotne, też możecie przestać oglądać nawet ten filmik, bo to, to nie, ma, nie ma sensu wtedy, dlatego że yy, nie możecie dla Minecrafta wtedy większej ilości pamięci RAM... Użyć. Druga sprawa, moja paczka, np. Ultimate Mod Survival, wymaga minimum 2,5 giga ramu, Więc tyle, żeby tego użyć, to musicie mieć przynajmniej 4 GB ramu na komputerze. No, 4 GB RAM macie w komputerze tak jak tam widzieliście, i 2,5 przy, przy, będziemy przyporządkowywali dla Minecrafta. Zaraz wam pokażę, jak to zrobić, jeżeli macie odpowiednią ilość ramu. Czyli, żeby zagrać moją paczkę, musicie mieć odpowiednią ilość ramu i oczywiście najnowszą ee, Java. Idziemy dalej. Ponieważ jest to we, wersja schakowana przez Fenixa francuskiego, e, po prawej na górze macie taki account, taką główkę. Klikamy, klikamy Manage Account, czyli e, Zarządzaj kontami. I klikamy Add, czyli dodaj. Tu sobie wpisujemy, nie wiem, ziutek, jakiekolwiek, i hasło 1, 2, 3, 4. Nie wiem, załóżmy sobie zrobiło. Oczywiście takowe nie istnieje w sieci Mojanga bazie, ale on oczywiście dodał. Dobra, i już wszystko działa. Teraz tak, jak to się obsługuje szybciutko. MultiMC, jeżeli widzieliście w poprzednim e, moim odcinku e, z poradników Jest platformą, gdzie możecie sobie stworzyć jakiegokolwiek Minecrafta chcecie wielokrotnie Czyli na przykład tak zwane instancje Po lewej na górze jest taka karteczka biała Add a new instance Czyli dodaj nowo, nowego Minecrafta, po prostu Tutaj nazwiemy Ultimate Mod Survival Następnie wybieramy niżej Zaznaczam, wersja 1.7.10, żadna inna, wybieramy z listy. I wybierzecie inną, nie będzie działało. Klikamy OK. I jeszcze raz, klikamy OK. I on sobie automatycznie wszystko sam ściąga z od Mojanga, czyli Windows'a i tak dalej. Więc jest luzik, czasem, czasem potrafi to wolno iść, to zależy od ruchu sieciowego, to już pewnie wiecie, że. Jak u Mojanga jest straszny duży ruch, to można a z pół roku czekać, aż się kurczę zaktualizuje coś. Więc no niestety Mojang nie jest doskonałą firmą, tym bardziej, że Microsoft to przejął i tak nic z tego nie zrobił. Dobra, ale wszystko działa. Drugim krokiem, czyli mamy Minecrafta 1.7.10. Możemy sobie ikonkę zmienić. Jak klikniemy prawym myszki, mamy Change Icon. Weźmiemy sobie na przykład yy, Endermana główkę. O, fajna, fajna ikonka. E, dobra, i teraz co dalej? E, klikamy prawym myszki i mamy tutaj e, instance settings, ustawienia instancji. Dobra, i teraz co jest dalej? Jak widzicie, mamy różne sobie tutaj kategorie, różne pierdu pierdu. Pierwsza, e, pierwsza zakładka, version. Jest na po prawej stronie taki e, przycisk install forge. Klikamy go i bierzemy ostatniego z góry, najnowszego. W tym przypadku jest I1492, ale to e, powi powinny być inne, inne też chodzić, więc wybieramy najnowszego, klikamy OK. I tyle. Więcej nic nie musimy robić. S y I interesuje nas oczywiście ostatnia zakładka, czyli settings ustawienia. Tutaj bardzo ważną rzeczą jest właśnie, tutaj przy pamięć dla tej instancji i dla tego Minecrafta. Czyli klikamy tutaj ten memory i. Yy, sobie tutaj zmieniamy te współczynniki, tu takie są strzałeczki, po prostu gdzie trzymamy do 2560 to jest minimum przypominam w przypadku jeżeli nie mamy żadnego tekstur packa w wersji HD, czyli żaden spax ani inne, e, inne rzeczy, bo na zwykłym e, podstawowym. Jeżeli e, jeżeli wy gracie jednak z jakimiś skinami albo nagrywacie albo coś, no to wtedy więcej ramu trzeba ja Osobiście wtedy przyporządkowuję 4 giga, czyli 4000 z groszem, tak Druga rzecz, bardzo ważna, to znaczy bardzo ważna, nowa Java 1.8 tego już nie obsługuje, ale warto tutaj 512 pisać. Widzicie? Tutaj permgen 512 memory, po 4 giga, tylko pamiętajcie, jeżeli macie tylko 4 giga RAMU, to przyporządkujcie te 2,5 więcej. To by było jasne. Dobra, mamy ustawione close. Trzeba pierwszy raz odpalić to. Czyli po prostu kliknąć i e, podać jeszcze raz hasło, ponieważ to hasło nie, nie zapisało się nigdzie. I tak będzie, prawdopodobnie, o ile dobrze pamiętam, co jakiś czas będzie się pytał hasło, ale to wiecie, no to, to jest non-premium, no nie da się inaczej. E, odpalamy sobie, widzicie, pojawia się e, log cały. Odpalamy sobie kliknięciem lewym oczywiście ta, tą instancję, czyli tego Minecrafta. On niech sobie zbuduje Forge'a, on sobie niech tam wszystko za, zaktualizuje żeby wszystko działało jak trzeba I zaraz będzie... Proszę, jest Minecraft, jest Minecraft. Robimy quit, wychodzimy. I, I możemy zamknąć Multi MC. Dobra, właściwie to też mogę usunąć, bo to już rozpakowane mamy tutaj, tak? Dobra. Czyli teraz tak, paczka modów. Musimy sobie paczkę modów pobrać. Paczkę modów pobierzemy z linku, który wrzuciłem Wam. Jest to link do tej strony. To jest mój y, prywatny dysk sieciowy, Own Po prostu wchodzicie i klikacie pobierz Ultimate Mod Survival. To, teoretycznie nie powinno być tu reklam nawet. Nie wiem, nie, chyba nie ma. Chyba nie ma. Jest to wiem, że bezpieczna strona jest to polska strona, więc to jest bardzo ważne. Pobierz Ultimate Mod Survival VL non-premium. No to klikamy i pobieramy. No, ja nie będę klikał, bo ja już mam na pulpicie. Na pulpicie. I co robimy? Wypakujemy sobie. Chwilę to potrwa, bo to jest jednak większa paczka. To jest 200 coś 260 Mega. Ok. Wypakował. Dobra, czyli to mogę sobie usunąć. I teraz bardzo ważną rzecz, kochani, co robimy? Po pierwsze, otwieramy sobie MultiMC te nasze. sobie zmniejszymy okno. Wchodzimy w, w katalog instances. To są nasze w tym katalogu. Te wszystkie Minecrafty się znajdują, które sobie instalowaliśmy. No i widzimy, jest Ultimate Mod Survival. Ten sobie sobie stworzyliśmy. Wchodzimy do niego. Klikamy katalog Minecraft i, i zostawiamy tutaj. Czyli powinny być takie katalogi jak config, core mods, log, mods, bla bla bla. Widzicie sami. Przesuńmy sobie to okno. Otwórzmy sobie yy, ściągniętą paczkę modu wypakowaną. Widzicie, jaka jest różnica? Jest też jest config, też jest moc, i jeszcze jakiś resources jest. Po prostu zaznaczamy wszystkie te trzy katalogi, przeciągamy je do okna tutaj i on niech się skopiuje je. Dziękuję. Zamykamy jedno, a MultiMC, Wracamy sobie yy, wyżej. Proszę, jeszcze wyżej, jeszcze wyżej. Albo zamykamy skrzyżyka, no bo niektórzy wolą zamknąć skrzyżyka. To już możemy wywalić, to już jest niepotrzebne. Zostaje nam tylko MultiMC. Klikamy MultiMC Exe. Odpalamy. Oczywiście podajemy hasełko. I już gramy. Czyli kochani, trzy bardzo ważne warunki trzeba spełnić, żeby grać tą paczkę. Akurat Ultimate Mode Survival mieć minimum no myślę że 4 RAMu, tak w komputerze żeby móc te 2,5 giga czyli 2500 megabajtów ramu przeznaczyć druga sprawa mieć windowsa 64-bitowego i e, trzecia sprawa Javę najnowszą ósemeczkę też 64-bitową żadną inną bo 32 nie nadaje się i sami widzicie, wszystko się ściąga, wszystko się uruchamia, e, więc nie ma jakiegoś większego problemu z tym. E, kochani, oczywiście, co jest bardzo ważne, e, w, e, w filmiku na dole będzie też e, link do e, magi, mojej magicznej paczki modów. E, nazywa się Magic Mod Survival. A możecie sobie ją też ściągnąć. Tak samo robimy, jak w tym przypadku, żebyśmy się rozumieli, prawda? Czyli... Też te ściągamy tak samo dokładnie krok po kroku, tylko zakładamy sobie inną instancję. Na razie wiecie co ja zrobię sobie także Kill Minecraft. Niech, niech on mi tego nie odpala. No wtedy sobie robimy, klikamy prawym albo okten i na przykład robimy sobie e, Magic Mod Survival. Też 1.7.10. I też e, sobie weźmiemy, wybierzemy inną ikonkę. Jak to Magic to niech będzie... O, Netherstar. O. E, no i sobie na przykład tutaj e, jeżeli chodzi o e, Forge'a, to też tego najnowszego z samej góry i OK. I oczywiście w przypadku e, Magic Mod Survival e, Tyle Giga nie potrzeba RAMu. E, chociaż powiem wam... E, 1,5 do 2. Więc 2 Giga RAM by było fajnie. To wtedy będzie bardzo fajnie Wam chodziło. Czyli wtedy 2048 nie wpisujemy ręcznie. Tu 512 wpisujemy. I closed. Tak naprawdę uruchamiamy jeszcze raz, żeby się uruchomiło. Wszystko zainstalowało. A później wrzucamy tylko mody. Kochani, mam nadzieję, że to jest wszystko jasne. Yy, powiem tak. Yy, jeżeli nie spełnicie któryś z tych czynników, nie będzie wam działało. E, przy MultiMC tej schakowanej wersji widziałem nieraz, że są problemy pod tytułem właśnie firewalle wasze. Więc e, musicie musicie uważać. No ja wam niestety nie powiem, jak nie będzie działało wam, no to przykro mi, no to musicie sami dojść dlaczego nie działa. Jak widzicie u mnie wszystko działa, śmiga, jest okej. Okay. MultiMC nigdy mnie nie zawiodło, więc naprawdę jest bardzo dobre. Dobra, kochani Mam nadzieję, że się podobało, czyli pod filmikiem macie y, linki do y, MultiMC mojego y, wersji slakowanej macie y, link do paczuszki z y, oczywiście Ultimate Mod Survival, do paczuszki Magic Mod Survival, jeżeli chcecie magiczną paczkę, która mniej waży i mniej obciąża wam system. Teoretycznie dla, na upartego za półtora giga powinno starczyć, ale to cicho, to... Wie, wiecie, wiecie o co chodzi. No i oczywiście, a... kochani, co tu więcej mówić? Grajcie, bawcie się i mam nadzieję, że się to przydało. Jeżeli coś będzie nie tak, dawajcie znać, więc wszystkiego dobrego i trzymajcie się do następnego hejka!